I zapraszamy pierwszego prezentera, żyjącego się pod tajemniczą nazwą Stogenera. Zapraszam. Wszystkich Stogerów. Sto, wiadomo. Gero, idzie od Hero, Herosa. Tak słychać? Miało. Więc tak, okej. Tak się zaczęło w sumie. To są takie wachlmazy, prawda? Jak byłem uczniem, to malowałem w ogóle na swoich zeszytach w szkole różne rzeczy. No i to jest taki embrion, jakby zamknięty w kopercie. Szczerze nie pamiętam, co tam w tej kopercie jest, no ale jest. To jest jakby pierwsze takie dzieło. To jest też ręcznie malowane dzieło. To jest różna technika i to się nazywa drzewko życia. Zmalowane jakieś 15 lat temu chyba. Jeszcze byłem uczniem. Jeszcze wrócę tylko do tego awatara, bo jak już za późno zacząłem. Dlaczego jest tam maska? Dlatego, że moje rzeczy mają podwójne znaczenie, znaczy ukryty mają zamysł, prawda? To jest coś takiego zmalowanego kiedyś tam, 15 lat temu przeze mnie, po lewej stronie, ręcznie, a po prawej jest zdjęcie podłogi cerku kościoła w sumie z IV wieku naszej ery. No i właśnie się zdziwiłem, że są takie podobne. No i tutaj dostałem takie olśnienie kiedyś tam, zacząłem eksperymentować z pewnymi substancjami, które no, nie są oficjalne. No i coś takiego wyszło, takie hinduskie bóstwo, właśnie chciałem się no, zobaczyć, jak to bym wyglądał w takim jakimś no, przebraniu. Tu są elementy no, antyczne i elementy nowoczesne, a tu na dole też jestem ja. To jest jakby ostrzeżenie przed czerwonym smokiem, czyli tym, co nadejdzie. No i to jest taka wizja jakby przyszłości, jakby przypowiednia. No i jak widać, to są elementy, które są strasznie skomplikowane, dlatego że tam są głowy smoka, walczące rzeczy i tak dalej. To się nazywa Dom Boga, The House of God. Dlaczego? No, wiadomo dlaczego. Są różne rzeczy można zobaczyć i są różne perspektywy. No śmieszne. Śmieszne, śmieszne. To jest tak zwany obraz wibrujący. Dla tych, co medytują, to będą wiedzieć, co to jest. Na górze jest idea, pomysł. W środku jest energia życia, czyli tutaj jest woda akurat. Na dole to jest coś, co stworzyliśmy, czyli element matematyczny, technologia. Po prawej stronie jest ręka doskonałości, po lewej stronie jest ręka niedoskonałości. To się nazywa król, czyli king, który spada z nieba na ziemię. Twardo stoi. No i no, inspirację dostaje z nieba, czyli to jestem chyba ja. To w ogóle jest mój cień, nie? Z inspiracją do tego był mój cień. Po prostu stałem sobie na kurce i zrobiłem zdjęcie cienia. A to jest, to się nazywa stres lewo. Dlaczego stres lewo? Dlatego, że niedawno przechodziłem depresję i po prostu to jest to, co widziałem. Zamykając oczy. Fiolet, elementy, to jest taka wizja, którą dostałem w wannie, po prostu przyłożyłem się do komputera. To jest boski element, czy divine element po angielsku. Dlaczego boski element? Dlatego, że w antycznych kulturach wierzono, że świat jest zbudowany z elementów, które są w stałym ruchu, czyli z drobnego piasku czy proszku i tak dalej. Grecy uważają, że to jest jakiś tam eter i tak dalej. Hindusi uważałem, że to jest piasek i dlatego w swoich tych wierzeniach używałem dużo popiołu i tak dalej. To jest brama, czyli nasz światowid. Zresztą hinduskie i słowiańskie wierzenia są bardzo zbliżone i właśnie tutaj miałem to na myśli. Cztery strony świata, wiecznie widzący Bóg, stworzyciel. To jest taka mandalka, która jest jakby, nie wiem, tutaj raczej taki element jakiś mechanizm życia, to właśnie to chciałem przedstawić, a tło jest jakby taką metaforą takiego kalendarza antycznego, nie wiem, Majów i tak dalej. To jest taka mandalka, to się nazywa orgazm. To jest jakby graficzne, moja wizja orgazmu. Dlatego, że tam są trzy podstawowe kolory, które się rozpryskują w różne strony i w ogóle tworzą różne rzeczy. To jest taka układanka folkowo-nowoczesna.
bardziej to takie folklorystyczne miałem na myśli. Ja to nazywałem magiczny obrazek, że można sobie przyłożyć do ekranu i widzieć no, różne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś tam obejrzałem sobie taki film, że się zakładało ciemne okulary i się widziło różne rzeczy, więc sobie pomyślałem, że może ja coś takiego stworzę. To jest Sri Yantra, czyli to jest święty obraz dla ćwiczących jogi, jogitów. Yantra znaczy silnik, napęd. No i właśnie tutaj w środku jest ten silnik, a dookoła jest energia, którą tworzy, nie? Widziano przez moją perspektywę. No a tło tutaj wiadomo, są różne takie pikselozy, te cztery strony świata. To jest woda, to jest właśnie mój ostatni obrazek. Jakby siła natury, siła woda tutaj przedstawiona. Dlaczego woda? Dlatego, że woda jest właśnie, tam się zaczęło życie i tam się kończy. Woda jest jakby elementem bardzo ważnym w ogóle dla wszechświata, no i dla życia na naszej planety. Ostatnio właśnie udowodniono, że woda ma bardzo dziwne różne właściwości. A to jest taka po prostu układanka dekoracyjna, zielona, no, elementy roślinne, elementy graficzne, no fajne takie, no pozytywne, raczej coś jak feng shui, prawda, w Polsce to się wymawiane feng shui, ale poprawnie się wymaga feng shui, czyli no, taka układanka po prostu. A to jest obraz, który malowałem według depresji, tak wygląda po prostu umysł zburzony. Niektórzy widzą tutaj drzewo, niektórzy widzą bombę atomową. No, tak to wygląda, jak się tutaj wpatruje człowiek, to dużo, dużo różnych rzeczy może zobaczyć. No i ostatni obrazek jest to wieża babilońska, która w mojej wizji jest łamana. Dlaczego? Dlatego, że no, nie będę mówił, politycznych przekazów nie będę tutaj przemawiał, ale jagniątko symbolizuje naiwnych ludzi, królik symbolizuje ludzi ciekawskich, a góra, czyli tam koza, symbolizuje tego, co się utwórujemy, ale no, nie przynosi nam nic dobrego. Dziękuję.